Cześć, tu Ania Pogodzina, witajcie w kolejnym odcinku Dynastii Piastów. Jak widać, Kinga wita nas dzisiaj tutaj. Zielono oka, niebiesko oka, w zasadzie to nie wiem. Koło śmietniska jakiegoś tutaj sobie stoi. Jak pamiętacie z zeszłego odcinka, Kinga była w krainie czarów, magii i właśnie wróciła do domu. Jest poniedziałek, druga w nocy. Wszyscy, jako że się sami sobą zajmowali, to mają świetny tutaj wszystko na zielono, więc spać nie pójdą, chociaż jest druga w nocy. Helena cały czas jest bardzo spięta, bo co? W związku chyba z tą jej pracą. Cały czas nie wiem, czy ona zarabia, jak idzie na dodatkowe prace, znaczy jak idzie po godzinach do pracy, czy nie zarabia, nie mam pojęcia. W każdym razie jest spięta, ale jeżeli chodzi o potrzeby, to wszystko jest to na zielono. Tak samo Kachna, nasza śmieciara, robi bałagan i też ma wszystko na zielono, jest druga w nocy. Ja nie wiem, co z tymi ludźmi teraz zrobić. Dzidzie są szczęśliwe, a Adam jest pogodny. Znaczy Emilka jest szczęśliwa, a Adam pogodny i sobie gaworzy. Okej, dobrze. No i teraz by się trzeba zająć tutaj tymi ludźmi wszystkimi. Co tam nasz ojciec rodziny? Usiądź, graj. Dobra, niech sobie gra. Kachna, ty wiesz co, ty tutaj zamiast robić bałagan, moja droga, to ty tutaj weź to wyrzuć. Posprzątaj troszeczkę. Ojciec niech sobie gra. Nasza ulubienica Helena. A, panicznie, odstawienie od pracy. No kurczę, ale już przecież poszła do pracy po godzinach. A czemu teraz mi nie pokazuje, co tutaj miała zrobić? Boże, weź się tutaj, wyluzuj, kobito. Chodź tutaj, usiądź. Dziergaj. Czy ona ma do dziergania co nieco? Ma tutaj. Dziergaj. Czemu nie może dziergać? Heleno! Czemu ty nie możesz dziergać? Przecież ty masz tutaj aplikację... Aplikację może? Aspirację nową! Aspirację nową. Chodź tutaj sobie usiądź. Usiądź. Włącz sobie telewizor. Oglądaj film. Jakiś... Może jakieś te... komedie? Nie wiem, czy jest tutaj... Super dzieciaki? Czy my jesteśmy na Helenie? Cały czas tak, na Helenie. Wietrzne wzgórza, wow. Siostry Simpsonianki. Simder. Przygody w symulatorze rakiety. Powrót zaginionego psa. Diamenty są symetryczne. Okej, okay. Diamenty są symetryczne, oglądaj. Dlaczego ty nie możesz robić na drutach, moja droga? A jest zbyt wiele spięta, by to zrobić. Okej, okay, dobrze. Dobrze, dobrze. Czyli Helena się tutaj rozerwie przy filmie i wtedy będzie robić na drutach. Co tam dzidzie? Katarzyno. Komu ja kazałam sprzątnąć to? To? Tak. Sprzątnąć, a potem, moja droga, masz jeszcze chwilę do szkoły, zatem uzyskaj dodatkowe zaliczenie potem. Okej. Okay. Dzidzie teraz. Emilka, co ty tutaj? Oglądaj. Dobra, to oglądaj. To oglądaj, a potem weźmiemy sobie tutaj... Okej, okay. A Adamek co robi? Gaworzy. Dobra, to... A z czym ty gaworzysz tam sobie? Na zewnątrz jesteś? W nocy biedne dziecko chodzi. A z czym ty gaworzysz? A, z roślinami. Okej. Okay. Dobra. O, rośliny zdechły. Trzeba będzie się zająć tymi roślinami w końcu. Okej, okay, co w ogóle dzisiaj mamy? Poniedziałek. O, śnieg spadnie, o matko boska. I zimno. No dobra. Dobra, ruszajcie do zajęć, moi drodzy. Okej. Okay. Ten tam dyskutuje. Kachna, co ty robisz? A, wyrzucasz to. O, tutaj jeszcze są śmieci. Śmierdzące. No Kachna, no to ten...
Wyrzuć wszystko. I tutaj też wyrzuć wszystko. Jak już jesteś taka grzeczna, że tutaj przyszłaś, to już wyrzuć to po prostu. Okej. Okay. Dzidzia mała, zwana dalej Emilką. Co ty robisz? Bawisz się. Dobrze, baw się lalkami. Wyobraźnia, okej. Okay. Czwarty poziom komunikacji, a to u Adamka. Okay. A gdzie ten ojciec znowu poszedł? A, bawi się. Dobrze. Kachna przyszła z powrotem. Dobra, wyrzuć śmieci. A potem, moja droga... Dobra, najpierw wyrzuć te śmieci. Okej. Okay. Co z tymi dziećmi? Dlaczego są smutne? Zimno. Okej. Okay. Czekajcie, musimy albo ubrać te dzieci, albo co? Okej. Okay. Przyjazne. Zabawne. Nie, to dzieci. Musimy kliknąć na dziecko. Okej. Okay. A dlaczego dzieci nie mają, żeby się przebrały? Halo. No jest dziecko. A, bo to może to nie to dziecko. Gdzie jest Emil? Nie, no to to dziecko właśnie jest. Jesus. Nie, to gdzieś tu jest to dziecko. Gdzie jest Emilka? Dobra, to jest Adamek, tak? Smutny, bo zimno. To jest Adam? Adam. Adam, Adam. Płacz, krąż, zmień strój. Co ty masz tutaj na zimno? Ty masz takie na bardzo zimno, a takie domowe na zimno? Coś masz? Codzienne na zimno? Przebierz się, dobrze. A Emilka? Też jest jej zimno. Gdzie ona jest? Emilka! A, tutaj jesteś, okej. Okay. Dobra, zmień strój. Coś na zimno. Co ty tutaj masz domowego? To bardziej lepiej. Bardziej lepiej. To bardziej lepiej wygląda. Sorry. Także się przebierz, nie bądź smutna. A poza tym musimy tutaj... A to jest włączone. No dobra. Dobra, przebrał się jeden, przebrała się druga. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz już im będzie cieplej. Płaczę. Och jej, och jej. A, Helena, Helena, moja droga Klementyno, już ci się polepszyło? To dziergaj. Dobra, znów coś tam. Różowe skarpety. Nie idź do pracy o 3 rano. Helena jest oczekiwana na swojej zmianie po powrocie z urlopu. Okej, okay, dobra. Kachna, czy ty już zrobiłaś te lekcje? Bo jest trzecie, uzyskaj to dodatkowe. Dobrze, ojciec jest rozbawiony. Z Adamkiem się bawi. Dobrze, gdzie jest Emilka znowu? Naśladuje zwierzaka. Dobrze. Tylko gdzie one są? Te dzieci i zwierzęta. A, tutaj. A, tutaj jest kot. Okej, okay, dobra. Dobrze, Helena robi to, co ma robić. Dobrze, Heleno, co ty tutaj... Ale krzyczy na tego biednego kota. Ale uczy się jednocześnie czegoś. Czego ona się uczy? Używania wyobraźni? Mhm. Okej. Okay. Dobrze, teraz idzie do porozmawiać z Kingą. A Kinga nasza ćwiczy. Dobrze, niech ćwiczy. Niech ćwiczy. I tutaj jej zmienimy z powrotem tęże aspirację na... Boże, co ona miała? Ha, ha, ha. O Jezus. O Jezus. Co ona tutaj miała? Rodzina, nie. Kreatywność. Wybitna malarka, okej. Okay. Zrobimy jej z powrotem na wybitną malarkę. Sprzedaj 3 obrazy kolekcjonerowi.
lub do galerii i namaluj 3 obrazy emocji. Jest szczęśliwa teraz. Dobra, niech porozmawia z tym dzieckiem, które wygląda, jakby chciało zrobić gwiazdę. Okej. Okay. 4 nad ranem jest. Rodzina po prostu nocniaków, że tak powiem. Z tego wynika. W dzień będą spać, w nocy będą szaleć. Emilka już jest radosna, bo się wypłakała. Dobrze, chyba innym nie jest zimno, co? Bo nic tutaj nie widać takiego. Okej. Okay. Dobra, ojciec rodziny, co ty wymyśliłeś? Tańczyć będziesz chciał. Nie, ty miałeś, mój drogi, bo ty kiedyś idziesz do pracy swojej pierwszej. Tak. A, dzisiaj jeszcze nie. To osiągnąłeś, osiągnij 6 drugi masz. 7 poziom umiejętności literackich, masz 5. Okej, okay, charyzmę się odzyskuje. Ćwiczenie, przemawianie, przeczytaj podręcznik, lustro. Okej. Okay. Dobra, to wiesz co? Jako, że masz mały poziom charyzmy, to najpierw tutaj spróbuj się uspokoić. Rozbawiony jesteś. Ćwicz przemowy. Podnieś się na duchu. Więcej opcji. Ćwicz dyskutowanie. Ok, to ćwicz przemowy będzie lepsze niż ćwicz dyskutowanie, bo ćwicz dyskutowanie było na studiach. Ok, ćwicz dyskutowanie. A nie tańczenie, mój drogi, no musisz się, wiesz, przygotować do swojej pracy. Okej, okay, Helena przestała robić? Nie, robi jeszcze, okej. Okay. Dobra, tu sobie dyskutują. Muncitili, co ten Adamek teraz wymyślił? O, już mu jest ciepło. Idzie oglądać, dobrze, niech sobie ogląda. O, głodne jest dziecko. Dobrze, trzeba teraz zobaczyć, co oni mają w lodówce, bo ja tego nie pamiętam. Ej, gdzie ta lodówka? Dlaczego mi tutaj ściany? Nie to nacisnęłam oczywiście. Adam osiągnął 2 poziom myślenia. Oglądając ojca? Znowu jest smutny, a dlaczego? Płacz, a dlaczego jest smutny? Bo zimno. Czyli tylko tutaj jest im ciepło. Dobrze, to wiesz co? Dzieci moje drogie, jedzonko, gdzie jest jedzenie? Otwórz. Jajka jakieś tu są? Tosty z serem, okej. Okay. Dobra. Adamku, weź porcję. Jesus. Musi wrócić. Adamek jest głodny, a Emilka? Emilka w ogóle. Dziwne. Dziwne. Ja mam nadzieję, że Adamek sobie tutaj przyjdzie i mu będzie ciepło. O, bo tutaj już nie jest mu zimno. Okej. Okay. Dobra, a Kachna co wymyśliła? Sprzątać będzie. Okej. Okay. A zrobiła lekcję? Chyba zrobiła, co? Skoro już tutaj przyszła. Mhm. Helena, tylko mi nie wymyślaj, że idziesz do pracy. Oglądasz, okej, dobra. Skończyłaś już to, co zrobiłaś? Skończyłaś. Ty robiłaś skarpetki, okej. Różowe skarpetki. Co z tym można zrobić? Wystaw na plopsy, wręcz, sprój, podaruj organizacji charytatywnej, dodaj do ulubionych, dodaj do garderoby. Wystaw to, Helena, na plopsy. Okej. A potem, moja droga, jak tu wygląda to? Rozpocznij 3 projekty. Co tu jest? Dziergaj przez 5 godzin i dziergaj siedząc w fotelu bujanym. Wow. Musimy nabyć fotel bujany w takim razie. Okej, okay, najpierw skończ może te 5 godzin tutaj, więc moja droga, dziergaj dalej. Dziergaj. Dziergaj obiekty, dziergaj obiekty. Dywany, wiszące kwietniki. Ocieplacze na skrzynki pocztowe są na pewno bardzo potrzebne. Może zrób pomarańczową skrzynkę pocztową. Okej, okay, dzidzia wzięła, rozumiem, jedzenie. Zatem możemy to schować z powrotem do lodówki. Okej. Okay.
żeby się nie zepsuło za szybko. Dobrze. Co tam nasza Kinga robi? Cały czas ćwiczy. Okej. Okay. Aha, i tutaj ma eliksir wielkich potrzeb, czyli wszystkie potrzeby zaspokaja, a jej tylko energia. Higiena, wszystko okej, okay, dobra. Co ona tutaj jeszcze ma? Tutaj. I eliksir przychylności losu, pozwalający na znajdowanie pomocnych obiektów podczas wykonywania codziennych zajęć. Okej. Okay. Dobrze. I ona ma sprzedać 3 obrazy. A, tutaj ma do sprzedania obraz. Zatem sprzedaj kolekcjonerowi go. Jak tam skończysz sobie biegać? Okej. Okay. A, wystawiła na plopsy Helena. I dziergaj. Okej, okay, Kinga sprzedała, zatem Kingo, moja droga, tutaj masz... Nie dziergaj, Kinga. Jesus, namaluj 3 obrazy emocji, jesteś zainspirowana, dobrze, czyli obraz popartowy, proszę bardzo, średni. Proszę malować. Chce ci się spać. No jeszcze ci się nie chce. Dobrze, ojciec rodziny cały czas się uczy. Uczy się charyzmy, okej. Okej. I nikt nie idzie dzisiaj do pracy, tylko Kachna idzie do szkoły. Świetnie. Świetnie. To co my co tutaj się zepsuło? Okej. Musimy zobaczyć, ale to nie teraz. Myślałam, że Kinga już może czarować i sprzątać czarami, ale jednak nie może. Kachna, ty się nudzisz, dziecko. Kreatywne charyzma umysłowe. Wiesz co, Kachna? Rozmyślaj nad posunięciami, proszę. Mały się tutaj komunikuje z matką. Ale niczego się nie uczy, to dziwne. Jak rozmawia, to się nie uczy? Dziwne. Ale się najadł, tak? Z tego, co widzę. Pęcharz jest okej, dobra, wszystko jest okej. Jest szczęśliwym dzieckiem. Dobra, to jak jesteś szczęśliwy, to pokaż mi jeszcze raz, co ty tutaj... Czego tu masz najmniej? Myślenia i korzystanie z nocnika. I wyobraźnia. Okej. Okay. Myślenie to klocki. Tutaj idź do swojego pokoju, proszę, i zbuduj kształty. Buduj kształty, okej. Okay. A Emilka też jest smutna. Dlaczego? Znowu bo zimno? Kurczę, co tu zrobić, żeby było cieplej w tym domu? Czy to w jakiś sposób można ustawić temperaturę? Ogrzej się, wygaś. Ona się bawi lalkami i w to jej wyobraźnia się rośnie. Czego? Korzystanie z nocnika, poruszanie się słabe i myślenie, a wyobraźnia. Myślenie. Okej, to wiesz co, dziecko? Przyjdź tutaj. Okej. Usiądź tutaj. Nie baw się. Czego ona tam miała mało? Komunikacja, myślenie, korzystanie z nocnika, wyobraźnia, poruszanie się, czy coś w tym... O, blik blok, proszę, dla maluchów. Okej. A ten mały, co wymyślił? A, dobra, to nie. Stój. Mój drogi Klemensie, tutaj weź swój tablecik i ty miałeś tutaj grać w zimowe kształty. I tutaj, gdzie jest ciepło, proszę zostać. O tak, i tu się ładnie będziecie bawić. Już jest 6. Okej, teraz wszyscy są zajęci odpowiednio chyba. 9. poziom malowania, super.
Okej. A co robi Kachna? A, Kachna. A, nie ma jej tu. Bawi się. Kinga, czy ty już skończyłaś tenże obraz? Mhm, jak pies z kotem. Obejrzyj, opraw płótno, nazwa. Okej. Kinga. Kinga, co ty musisz zrobić? 3 obrazy emocji. Sprzedaj kolekcjonerowi. No ciekawe, jakby się wystawić na plopsy. Zobaczmy, wystawmy jeden obraz na plopsy. On kosztuje 437. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej. Chcę to zobaczyć. Za 5. I cóż tu się stało teraz? O, tutaj jest. Jakoś wspaniała, brak ofert, czas wygaśnięcia w piątek, a mamy poniedziałek. O matko, kupujący, brak kupujących. No zobaczymy, najwyżej go potem sprzedamy. Szkoda, że nie ma tutaj ceny tego. A może jak będą kupujący, to może wtedy. No zobaczymy. Kinga, ty chcesz iść spać? Wiesz co? Moim zdaniem jeszcze spokojnie zdążysz namalować kolejny obraz. Może surrealistyczny. Weźmy teraz mały, żeby ci szybko poszło. Okej, i proszę. O, dziecko się przesiadło, stamtąd było. Katarzyna zaczyna szkołę za około godziny. Okej, dobra. Ojciec, jesteś głodny. A jak ci idzie tutaj? Już jest 4 charyzma. Kachna, co ty wymyśliłaś? Sprzątasz, okej, dobra. No, skąd ty wyczesałaś ten talerz? Pewnie jakieś dziecko zostawiło. Dobrze, a propos potrzeb. Kachna, kachna, kachna. Jakie masz potrzeby, bo ty za chwilę do szkoły idziesz, okej. Projekt zwłóczki ukończony. Zajrzyj do wyposażenia Simki o imieniu Helena. Okej, o, Helena zaczyna być głodna. Dobra, wystawimy kolejną rzecz na plopsy. Skrzynka pocztowa. Wystaw na plopsy. Okej, jak to wygląda tutaj? 4 godziny dopiero. Fotel bujany trzeba będzie nabyć. Okej. Dobrze, dobrze. Okej, wystawione na plopsy? Coś długo to wystawia na plopsy. Okej. Rozmawia z Dzidzią, super. Zatem, moja droga Heleno. Okej, to jest wystawione. Brak ofert w piątek, okej. Zatem, musisz dziergać dalej, bo jeszcze godzinę musisz dziergać. Dziergaj ubrania, wow. Czapki, swetry i... O, swetra jeszcze nie zrobiłaś. Wszystkie takie same? Nie, jakiś taki zielony sweter męski. Biały męski, czarno-biały sweter dla dzieci. O, właśnie, dzieciom zrób, bo dzieci są biedne, nie głodne, tylko marzną. Kremowo-różowy, proszę bardzo, dla dziewczynki. Tego nie sprzedamy, tylko dasz swojej córce. Okej. Okay. O, i robi. A jak tam Adamek się czuje? Dobrze się czuje. I czego się uczy? Myślenia się uczy. Dobrze. A Emilka też jest rozbawiona. Koło matki siedzi i poruszanie się uczy. Poruszania. Okej, okay. Kinga, czy ty postanowiłaś iść spać? Nie, moja droga. Jeszcze jesteś na żółto. Więc. A już zrobiłaś. Jak to? Musi być pewnie inna emocja. O, matko. Chyba, że nie skończyłaś tego jeszcze. Nie, no jest. 820. Okej, 820. Stwórz kopię 820. Sprzedaj kolekcjonerowi. A cena też 820, więc nie rozumiem, dlaczego. Dlaczego ona nie dostaje wyższych tych cen od kolekcjonerów. Moja droga, ty... Jeszcze nie idź spać, tylko tak jesteś cały czas zainspirowana.
Dobra, idź strzemni, wiesz co? Idź strzemni tylko, dobra. To się zmieni twój nastrój pewnie. Pani Kachno, proszę iść do szkoły. Okej, idzie. Kurczę, chyba się za lekko ubrałaś, kobito. Czy ty się przebierzesz wychodząc? Nie. Ale jak widać jest dobra, ładna pogoda. Słoneczna pogoda. Kot, gdzie ty lecisz? Okej. Dobrze, no i cóż. Ukryty styl życia w trakcie rozwoju. Kinga odkryła ukryty styl życia. Sprawdź menu stylów życia w menu w panelu Simologii, aby dowiedzieć się o nim więcej. Dobra. Style życia. Style życia wyrażają zachowania i nawyki nabyte przez Simów. Simowie mogą wykonać określoną ilość pracy danego dnia na rzecz konkretnego stylu życia lub przeciwko niemu. Nie rozumiem tego. Chyba muszę sobie poczytać dopiero na temat tego właśnie stylu życia i się dowiedzieć, jak tutaj zlikwidować Helenie ten nastrój, że ona musi koniecznie iść do pracy. Dobrze, Kachna. Pokaż mi, ty jesteś szóstkową uczennicą, ok? Jesteś szóstkową uczennicą, zatem nie pracuj normalnie, tylko zdobywaj przyjaciół, moja droga. Ilu ty masz przyjaciół? Masz troszeczkę przyjaciół? Marcela tu masz. Daichi? Daichi, Tanaka, ok. Dziecko. To jest męskie dziecko czy damskie dziecko? Dziecko po prostu. Potem się dowiemy. No i Azorek. No i oczywiście widzów też masz swoich przyjaciół. Ale faktycznie masz za mało przyjaciół, także zdobywaj przyjaciół, ok? Kinga i Dzidzia rozmawiają, on tutaj się uczy. Dobra, przyspieszymy troszeczkę. Nie Kinga, tylko Helena. Ok. Osiągnięty piąty poziom charyzmy. No to super, skoro osiągnąłeś piąty poziom charyzmy, to sprawdź, jak się ma małe dziecko. Dobra, to już nie rób tego, bo dzisiaj nie idziesz do pracy, także jeszcze do jutra powinieneś zdążyć. Umiejętności literackie. Zatem, mój drogi, weź no tutaj więcej opcji napisz. Wróć do pisania, proszę. Spanie na stojąco. Okej. I cóż mamy tutaj jeszcze do zrobienia? Aha, tutaj kot się tapla w kałużach. Okej. Szósty poziom umiejętności dziergania. Super. Heleno, ile godzin już tutaj siedzisz przy tym dzierganiu? O, tu już jest załatwione, czyli teraz siedząc w fotelu bujanym. No trochę mi ten fotel bujany tutaj nie bardzo. Fotel bujany. No dobra, zobaczmy najpierw, jak wygląda fotel bujany. Okej. Okay. Fotel babuni. Krzesła do salonu. Fotel miłości. Jesus. Fotel bujany chcemy. Bujany. Sieć i pleć. Fotel bujany, sieć i pleć z wygodną poduszką. Pokaż mi ten fotel, gdzie on jest na zielono tutaj. Okej. Okay. I kolory poduszek są inne. Dobra, my tu mamy żółty. No, czyli w sumie to taki by musiał być. 145. Dobra, postawmy go na razie tutaj. Okej. I teraz zróbmy sobie ścianki. Bo fotel bujany to właśnie tak powinien być chyba przed kominkiem, nie? Zatem odwróćmy go. Gdzie on tutaj ma? Tutaj strzałki są. Okej. Tak to zrobimy i tutaj będzie taki kącik, że tu się można zawsze ogrzać. Okej. Zatem wracamy tutaj. Okej, ale na razie, skoro tak sobie ładnie tutaj siedzisz z dzieckiem i rozmawiasz, to sobie rozmawiajcie. Okej. Okay. No i słuchajcie, co za osiągnięcie. Hoakeon napisał książkę zostanie przeniesiona do jego... Dobrze.
Dobrze, dobrze, niech sobie ma w wyposażeniu, bo tak jak już doszliśmy do tego wniosku O! To mu się zrobiło tutaj kawałek tej inspiracji. Aspiracji! Nie. Aha, bo on ma nową aspirację. Okej, okay. Pisz przez godzinę w stanie zainspirowania. Dobra. Czyli jedną książkę napisał, super. A jeżeli chodzi o pracę, to tutaj poziom literacki mu nie wzrósł. Czyli musi dalej jeszcze pisać, ale nie, jeszcze nie jest na tyle głodny, żeby musiał przestać. Zatem, mój drogi... Aha, i tak jak stwierdziliśmy, że jak będzie miał wysoki poziom umiejętności literackich, to dopiero wtedy zaczniemy sprzedawać jego książki. Zatem, mój drogi, napisz książkę z gatunku ćwicz. Prośba o zwolnienie, napisz e-mail miłosny. Podręcznik treningu to przed chwilą było, no ale skoro jest... No nie, napisz... O, humorystyczny, przecież ty jesteś humorystyczny człowiek. Okej, okay, także pisz. Jak zatytułowana jest ta książka? Dowcipy z dna beczki śmiechu. Okej. Okay. To jest sketch komediowy. Okej. Okay. Pisz. O, szósty poziom literackich. A który musisz mieć? Siódmy. Okej. Okay. No, także coraz bliżej jesteśmy tego, że... Pochwal kota. Tak jest, pochwal go. Dobra, słuchajcie, no i tak właśnie będzie wyglądał nasz dzień tutaj dzisiejszy. Nie wiem, jeszcze się będę musiała głęboko zastanowić, co zrobić, żeby oni poszli o odpowiedniej porze spać, żeby się obudzili o odpowiedniej porze, żeby nie zrobić z dnia nocy i na odwrót. No a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Helena, robiąc na drutach, widocznie, jak widać, trochę się, że tak powiem, polepszyła i nie myśli cały czas o pracy, więc to jest to dobre. Oczywiście musi zacząć grać na instrumentach, ale do pracy, o, dopiero w środę, więc spoko. Jak widać, jak wszyscy są tutaj, to jest im ciepło, więc nie będzie problemu. Tylko Kinga jest zmęczona, no bo ona spędziła cały poprzedni dzień w krainie magii. Zatem jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na następny i tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.